dzięki zastosowanej aparaturze możemy się dowiedzieć, z jakich materiałów został wykonany zabytek, który badaliśmy. A jest to zapinka, która spinała w dawnej czasy szaty i chcemy się dowiedzieć, czy ona nie jest ze złota wykonana, czy ze srebra, czy jeszcze jakiegoś innego materiału. Wyniki te, które tutaj uzyskaliśmy, okazuje się, że zapinka została zrobiona ze stopu miedzi i cynu. Czyli mamy do czynienia z brązu, z materiałem bardzo popularnym w okresie wpływów rzymskich. Niewykluczone, że zapinka ta została wykonana tu na naszych terenach.